Witam Was kochani bardzo serdecznie, ja jestem Marta, jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj testujemy nowości od Eveline, które pojawiły się od właściwie września na ich półkach. Stwierdziłam, że nadszedł czas, aby nagrać film o pomadkach z Eveline, które Wam pokazywałam jakiś czas temu i już pytacie, gdzie te swatche, Marta, gdzie te swatche? Jak zaczęłam je kompletować, to zrobił mi się mega problem. Tak, szukałam ich intensywnie. Pomyślałam, gdzie ja się maluję. Zazwyczaj maluję się przy lustrach, ale na lustrze nie kładę tych pomadek, więc jedne kładę na biurku, więc znalazłam dwie na biurku. Oczywiście, no, chciałam poprawić, bo źle je to nagrałam i potem jak je położyłam, żeby pokazać, gdzie je znalazłam, to mi spadły. Ale znalazłam je na biurku. Jedną znalazłam przy kolejnym lustrze, ponieważ maluję się też w przedpokoju, wiecie, tak na wychodne, żeby wyglądać sexy. Ale no przecież w każdej torebce musi być co najmniej jedna pomadka, więc przeszukałam pierwszą, drugą, trzecią i czwartą torebkę, no to znalazłam już cztery kolejne pomadki. Jedną pomadkę znalazłam pod daleniem, nie wiadomo dlaczego, to po prostu były. O, nie mogę? A potem zaczęła się bawić i mnie nie rozpraszać, aczkolwiek szukałam dalej, jedną znalazłam na umywalce, przy lustrze, w łazience i jedną w końcu, chyba spadła. Także mamy już wszystkie, zaczynamy! Koniecznie oglądajcie, ponieważ mam dla Was rozdanie, w którym do wygrania będą dwa zestawy, pomadki matowe i pomadki glossy. Także jeżeli jesteście zainteresowani otrzymaniem takiej paczuchy z sześcioma pomadkami z serii, to koniecznie oglądajcie do końca. Zacznę może od złotej serii w designerskich luksusowych opakowaniach. Czyli linera i tuszu do rzęs, ponieważ przy okazji testu z pomadkami chciałam je również przetestować. I dlatego się teraz do Was bardzo, bardzo blisko zbliżyłam, żeby pokazać Wam, jak ten tusz i liner wygląda po 6 godzinach siedzenia, że tak powiem, na oku. Zacznę od tuszu do rzęs. Jak go zobaczyłam i wyjęłam szczoteczkę, no to stwierdziłam, że o, będzie ciężko, żebyśmy się polubili, ponieważ takie szczoteczki z moimi rzęsami średnio się jakby dogadują. Nałożyłam pierwszą warstwę na rzęsy i byłam w szoku, moi drodzy. Naprawdę byłam w szoku, ponieważ pięknie rozdzielił za pierwszą warstwą, obtoczył te rzęsy tuszem, mega pogrubił te rzęsy, a ja mam bardzo słabe rzęsy. Moje rzęsy nie są ani długie, ani gęste, ani grube, ani żadne właściwie. Dobrze, że w ogóle są. I no szału nie ma, a tutaj naprawdę wyglądają dobrze. Szka pozwala na precyzyjne rozdzielenie, wydłużenie tych rzęs i naprawdę robi coś z tymi rzęsami. Dodatkowo tusz się przede wszystkim nie osypuje, nie kruszy, nie odbija na powiekach. Normalnie ja już bym miała odbite wszystko na powiece, jeżeli tusz jest kiepskiej jakości, albo osypane pod spodem. Tu jeszcze sobie sprawdzę. Nie ma absolutnie po prostu nic. Jak na razie będzie moim ulubieńcem chyba i pozostanę przy nim. Teraz przejdę płynnym ruchem do linera, który mam na oko. Te linery w pisaku wiem, że lubią po prostu się zapychać podczas użytkowania. Zresztą same pewnie wiecie, że dostać dobry liner w pisaku, no to jest naprawdę ciężko. I zastanawiałam się, jak poradzi sobie właśnie ten liner z takimi cieniami. Czy on się zapcha, czy on się nie zapcha. Wystarczy go trochę strzepać i spuścić, że tak powiem, ten tusz do kresek, do tej końcóweczki, która summa summarum jest bardzo, bardzo precyzyjna, bardzo dokładna, bardzo ostra przede wszystkim, że pięknie można wyrysować mega cieniusieńką linię, co przy opadającej powiece jest naprawdę zbawienne. Kolor jest intensywnie czarny, w żaden sposób się nie osypuje, nie kruszy, nie, że tak powiem, nie ściera. Lecimy dalej, lecimy do ust, bo to nas najbardziej interesuje. Mamy tutaj dwie formuły, matki matowe oraz totalną nowość, czyli lakiery do ust. Mamy 6 matowych kolorów, każdy znajdzie coś dla siebie, róże, brązy, takie fiolety, ale zanim cokolwiek powiem dalej, to Wam pokażę, jak one wyglądają. Także lecimy ze swatchami.
widzicie, kolory prezentują się prześlicznie. Ja będę ten mat porównywała do pomadek Oh My Lips. Jeżeli ktoś miał, a są to bardzo popularne pomadki, to będzie wiedział, o czym mówię. Została poprawiona jakby formuła według mnie. Może i nie została, ale tak mi się wydaje. Po prostu pomadki zdecydowanie lepiej się aplikuje. Ja nakładałam wszystkie matowe pomadki, nie używając konturówki, i już tymi pomadkami byłam w stanie nadać świetny kontur ust, także to jest mega in plus, ponieważ zaoszczędzam to kupę czasu rano. Druga rzecz, która jest dla mnie mega hitem, to, że zapomniałam. Pomadki są bardzo delikatne, zdecydowanie delikatniejsze na ustach niż Oh My Lips. Nie są takie wyczuwalne, jakby lżejsze dla ust i mniej też widoczne. Ja nakładałam tą pomadkę o 6 rano i teraz ją poprawiałam, ale zobaczcie sobie mnie po 8 godzinach, czyli około godziny 14, jak to wyglądało. Jak widzicie, pomadka bardzo ładnie wygląda. Ja w tym czasie piłam kawę, wodę, jadłam i naprawdę byłam zaskoczona, że pomadka do tego stopnia jest w stanie się trzymać. Jedynym minusem, który widzę w tych pomadkach, to to, że niektóre kolory lubią zostawiać ślad. I już Wam pokażę. Ale nie wszystkie, bo jak zrobiłam test na białym waciku, to najciemniejszy, czyli 6, nie zostawił śladu. Ten, który mam aktualnie na ustach, no jak widzicie. One mają w swojej formule nawilżające składniki, ekstrakt z miodu, witaminę E, co przy matach jest bardzo ważne, ponieważ maty lubią wysuszać usta i bardzo często o tym mówicie, tutaj nie ma z tym problemu. I przechodzimy płynnym ruchem do pomadek Glossy, czyli tych błyszczących. Jak już myślę Glossy, to już mi się polski wyłącza. Ale zanim powiem coś więcej, to może zobaczmy te swatche. Zaczynamy. I teraz czas na innowacyjną formułę, jaką są lakiery do ust, czyli coś, z czym miałam pierwszy raz do czynienia. Czym to się różni właściwie od błyszczyka? Od błyszczyka się tym różni, że jest zdecydowanie mocniej napigmentowane, nie zostawia tak lepkiej warstwy na ustach, że wiecie, jak my złożymy te usta, to po prostu czujemy, jak ten błyszczyk się nam ciągnie między tymi ustami. Tutaj z tym problemu totalnie nie ma, ale stwierdziłam, że sprawdzimy, czy nie zostawiają lepkiej warstwy i weźmy sobie, zjem krakersa, a jak wiemy, krakers się bardzo sypie. Jeżeli się nie przyklei, to będzie dobrze. Nie ma nic! One mają piękne kolory, ja się zakochałam w tych kolorach, tych lakierów. One potrzebują konturówki. Ja uważam, że takie produkty warto wesprzeć konturówką, wtedy te usta wyglądają po prostu ładniej, lepiej. One też mają w sobie bardzo dużo składników odżywczych, przez co nawilżają usta, zapobiegają ich przesuszaniu. Także jest to świetna alternatywa teraz w ogóle na jesień też, zimę, żeby te usta nam dodatkowo zabezpieczyć. Jak dla mnie pomadki naprawdę są świetne, godne polecenia i warte kupienia. Więc teraz czas na instruktaż, jak te pomadki uzyskać i otrzymać w tym dzisiejszym rozdaniu.
Ja postanowiłam je podzielić na matowe i na te glossy, dlatego zwycięzcami tego rozdania będą dwie osoby. I oczywiście trzeba subskrybować kanał, udostępnić ten film u siebie na tablicy, polajkować, zostawić kciuka w górę, no i zostawić komentarz, czy chcecie błyszczące, czy matowe. Jaki to będzie komentarz, zależy od Was, byle byście napisały, że bierzecie udział. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. No i co, do zobaczenia w kolejnym. Ja Was pozdrawiam bardzo serdecznie, buziaki mocne, cieplutkie przesyłam i do zobaczyska. Pa! O, tym razem nie wybrudziłam.